Cześć kochani, witam Was w nowym filmie. Dziś jest środa, tak? Był okropny dzień w pracy i nadal jest ósma, po ósmej wieczorem. Dopiero co wróciłam do domu i zaraz zabiorę się do kolacji i później nadal będę pracować, więc ciężki dzień, ale dostałam paczkę. Już wiem, co w nim jest, ale chcę zrobić open box z Wami. Będzie trochę tych open box w tym vlogmasie, ale zamówiłam, jak widzieliście w poprzednim vlogmasie, że zamówiłam dużo rzeczy na Amazonie i tym razem to dostałam chyba książki. O, więc tutaj moje pipi, skarpetki, więc o, to jest bardzo ciężkie. Usiądę tutaj na podłodze i zrobimy open box. Jeżeli słyszycie ktoś, który mówi, to jest Giuliano, który mówi przez telefon. Więc coś a la haul. I zobaczymy, bo tutaj są też książki dla Giuliano, więc zaraz będę musiała je schować, bo są książki na Boże Narodzenie. Więc zaczynam z tego, bo już wiem, co to jest. To autorka jest Clara Olling Kelly, a książka L'albero dei fiori rossi, czyli drzewo z czerwonymi czerwonymi kwiatami. I to jest książka, która mi była polecana przez nie pamiętam kogo, więc przepraszam strasznie, nie pamiętam, gdzieś tutaj napiszę. Pod pierwszym filmikiem nie Polka lajkuje, jak Wam napisałam, że właśnie chciałabym przeczytać jakieś inne biografie, więc jest tutaj inna biografia i jest też o II wojnie światowej, więc cieszę się bardzo. W ogóle mało za niego zapłaciłam, jakieś 8 euro, coś takiego. Tak. To jest napisane 15, nie wiem, czy się sfokusuje. Tak, 15, ale ja zapłaciłam jakieś 8, bo to jest stary, stara książka. Widzicie, to jest 2002 roku, więc na pewno wcześniej napisana, więc mam tutaj do przeczytania pierwsza książka. Odłożymy. I nadal, o tu jest nawet foliowane nawet, wow. I to jest autorka Ania von Bremzen. Po włosku to L'arte della cucina sovietica, una storia di cibo e nostalgia, czyli sztuka sowieckiej kuchni, historia jedzenia i nostalgii. I w ogóle zobaczyłam tego tej książki na Kobo, czyli była w promocji po prostu e-book, ale pomyślałam sobie, że przez to, że są przepisy w środku, to chciałabym ją mieć właśnie taką papierową. Więc to jest historia osoby, która mieszkała w Moskwy i potem w Stanach, i ona właśnie tutaj całe swoje życie opowiada o historię też trochę Rosji i właśnie przez kuchni, od kuchni. I to jest interesujący punkt widzenia, myślę. I zobaczymy, jak to będzie. Wydawca to jest Einaudi, który jest bardzo dobrym wydawcą tutaj we Włoszech.
Cała cena to 22 euro. Ja chyba zapłaciłam około 16, coś takiego. Na pewno na końcu będzie rachunek, więc sprawdzimy. A e-book kosztował 9 euro, więc jeżeli chcecie, to znajdę też wszystkie książki, też tytuł po polsku, jeżeli jest, więc będziecie mogli przeczytać. A tu już widzicie! Tu jest biografia Jamie Oliver. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię Jamie Oliver. Na pewno Wy też lubicie. I w ogóle on jest tutaj nie tak bardzo znany jak w Polsce. I właśnie ja go poznałam dzięki polskiej telewizji, jak jeszcze byłam u rodziców, bo właśnie żeśmy mieli polską satelitę, żeśmy oglądali jego programy z mamą i on tutaj teraz dochodzi do Włoch. To jest książka, która była wydana 3 lata temu i to jest właśnie biografia. Autorzy to są Stafford Hildred i Tim Eubank chyba. Eubank, nie wiem jak się to czyta. Polecała mi ją koleżanka, która ma podobne gusta do mnie i też bardzo lubi Jamie Oliver. Ona ma nawet wszystkie książki kulinarne. Ja właśnie kupiłam. Tutaj cena jest 13,90, ale ja mniej na pewno za nią zapłaciłam. Więc tak. Dalej. To są dwa książki dla Giuliano. Bo on bardzo lubi właśnie UFO i ufologię, a on mało czyta, więc pomyślałam sobie, że to będzie dobry sposób, żeby on więcej czytał, i bo na pewno przeczyta coś, które mu się spodoba. To jest podstawa, mi powiedzieli, od ufologii właśnie po włosku, więc jest tutaj napisana cała historia ufologii i jak ona się spotyka w historii, w naszej historii tak naprawdę. A tutaj są włoskie historie właśnie UFO i takie wypadki, które się zdarzyły i tak dalej, więc na pewno się mu spodoba, więc zobaczymy. Mam nadzieję przynajmniej, że mu się spodobają. I to będzie tak, UFO i dossier Italiani. 18 euro, ale znowu na pewno zapłaciłam mniej, a tu UFO i extraterrestri 9,90, więc jaka różnica? 9,90, 18, więc super. Ale cieszę się, że mu kupiłam, to na pewno będzie się cieszył. A tutaj ostatni to jest bardziej marketingowa. Więc napiszę Wam wszystkie koszty. Nie mówi się koszty. Nie mogę sobie przypomnieć, jak się mówić, tutaj na dole w opisie. I to jest bardziej marketingowa. Hoeplay, nie wiem jak się to czyta. Niech ktoś mi mówi, jak się to czyta, bo ja nie wiem. Oni wydają tylko takie książki. Bardzo dużo książek właśnie o marketingu wydają i takie o w ogóle o pracę i tak dalej. I kupiłam taki food marketing. Jak stworzyć experiences, nie wiem jak się to mówi po polsku, gdzieś szukam i gdzieś tutaj napiszę, w środku foodies, czyli tych, którzy lubią właśnie jedzenie i są taki geekami jedzenia i to jest właśnie bardziej marketingowa, ale mi to przyda się do pracy, bo zajmuję się jedzeniem też w pracy, znaczy moi klienci zajmują się jedzeniem i tu jest cała historia, też jest to Masterchef i tak dalej, więc
Za nią zapłaciłam 17. Nie, kosztuje 17,90, ale ja na pewno znowu mniej zapłaciłam i jest nawet e-book. Ja takiego typu książek to lubię mieć papierowych, bo chcę je wymazać. Muszę je wymazać. Czy też tak macie? Więc kochani, to by było na tyle na dzisiejszy film. Chciałam Wam jeszcze pokazać, gdzieś tu blisko mnie się pojawi, jak mgłę mamy dzisiaj za oknem. Jest naprawdę Silent Hill, naprawdę. Ja mam nadzieję, że niedługo będzie padało, czy deszcz, czy śnieg, co chcę, ale żeby padało, bo już naprawdę nie do wytrzymania. Nawet jutro i pojutrze tutaj w Turynie są takie dwa dni bez samochodu i nawet autobusy są za darmo, żeby właśnie ludzie mniej jechali samochodami, więcej autobusami, bo tutaj jest tak, po prostu oddychać nie można, jest tak strasznie, czuję się jak w Chinach, w Szanghaj, kurde, a jestem w Turynie, we Włoszech, w słonecznej Italii, więc no, coś jest nie tak. Więc, kochani, dobra, już żegnam się z Wami. Dziękuję za oglądanie, a my się zobaczymy w następnym filmiku. Pa!